zwracamy się zawsze do na nabożeństwach, na spotkaniach, gdy się spotykamy, zwracamy się zawsze do Pisma Świętego, do Słowa Bożego, ponieważ no dlaczego? To jest jedyna księga, jedyne źródło, gdzie jest ukryta prawda, gdzie jest opisana prawda, gdzie jest opisany Bóg. To jest Słowo Boże do człowieka. List Boga do człowieka. Pismo Święte. Jedyne, tak? I gdyby na przykład ktoś przyszedł do Radka i powiedział, słuchaj, ja poszukuję teraz Chrystusa, Boga, a słyszałem, że ty już go znasz, poznałeś go. Chciałbym się coś więcej dowiedzieć, bo mało wiem o Bogu, o Jezusie. No to Radek by powiedział tak, czy by powiedział tak. O, fajnie trafiłeś, jasne, że znam, tak, spotkałem się, tak. Przychodź do mnie, będę ci mówił o Bogu. Czy by powiedział, dobrze, przyjdź do mnie, będziemy czytać Pismo Święte, tak? Chciałbym, żeby twoja wiara, twoja wiedza o Bogu nie była z tego, co ja ci powiem, bo ja ci powiem to, a ty pójdziesz do drugiego, on ci powie co innego, żeby była ze źródła, tak? Czyli ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. Bo ja poznałem Boga na podstawie Pisma Świętego, tego, co tam jest napisane. I rozumiem Boga, i to, co wierzę, wynika z tego, co tu przeczytałem. I tak zawsze kierujemy ludzi do Pisma Świętego, bo to jest źródło wiedzy o Bogu, a też przede wszystkim źródło wiary. Tak? Napisane jest, że wiara jest ze Słowa Bożego, ze słuchania Słowa Bożego. Wiara Boga w prawdę Bożą, w Chrystusa, w zbawienie, w życie wieczne. Wszystkie te pytania dotyczące duchowego życia, duchowego świata. Wiara jest przez czytanie Słowa Bożego. To jest dziwne, nie? To jest przecież książka dla niektórych. No książka normalna. Nie, nie jest normalna. To jest Słowo Boga. Jedyne w swoim rodzaju. Kiedy człowiek czyta takie Pismo Święte z modlitwą, Boże, pokaż mi siebie, daj mi zrozumieć, objaw mi siebie, to no tak właśnie się zaczyna spotkanie z Bogiem, spotkanie z Jezusem Chrystusem. I dlatego też teraz też się zwracamy do Słowa Bożego. I takie mam pragnienie, by się podzielić z wami ciekawym słowem o wodzie żywej. Ale zacznę z Księgi Izajasza. Proroctwo Izajasza, rozdział 41 i wiersze od 17 do 20. Też może. Tu jest jeszcze pismo. Który? Jeszcze raz? 41 rozdział Księgi Izajasza, 17 wiersz do 20. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinię, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski. I zaczyna się, gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a jej nie ma. Czy
czy ktoś z was przeżywał taki koszmar, że omdlewał z braku wody? Ja myślę, że jako dorośli ludzie chyba nie mieliśmy, bo przecież pod ręką jest sklep dzisiaj. Na każdym prawie miejscu idę, kupuję butelkę wody, już mam. Ja pamiętam z dzieciństwa swojego jeszcze, kiedy tylko faktycznie woda była w kranach, w jednym kranie w mieszkaniu. A nie miało się na pewno pieniędzy w tych czasach na to, żeby iść sobie kupić no, nawet taką wodę. Nie mówiąc o Coca-Coli, bo jej nie znaliśmy. I się tam gdzieś, wiecie, biegało się na przykład, w piłkę graliśmy, albo gdzieś chowanego, no, że trzeba było wysiłek, że no, przychodziło takie pragnienie za jakiś czas, także. I jak jest takie pragnienie, to język się staje jak. Jak kawałek drewna. A pamiętam, że największą takie doświadczenie w tym akurat, czy omdlewałeś kiedyś z braku wody, miałem w wojsku takie przeżycie, kiedy było takie, to wszyscy się tego bali, ale to będzie, ale to nastanie, tak nas straszyli, że będzie taki alarm, nocny alarm i będzie nasz marsz trwał, będzie nasz marsz wynosił 40 km, musimy przejść nocą. Z pełnym oporządzeniem, wszyscy się bali. I nastał taki oczywiście, ale zerwać. I szliśmy tam. Szliśmy i wiecie, po iluś tam kilometrach chciało się wody już. Ale nikt nie proponował ci wody, jak kolarzom dzisiaj tam na trasie prezentowano wodę, nie? Wodę. I wtedy miałem spieszchnięte, nie tylko ja, spieszchnięte usta. I faktycznie to jest tak, że jak tej wody nie ma, to język jest jak kawałek drewna, te usta są spierzchnięte. A jakby było tak dalej, to utrata przytomności, tak? Jeśli nie ma wody, to tracisz przytomność wreszcie i jak dalej nie ma, to umierasz. I teraz tak, gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a jej nie ma, a ich język usycha z pragnienia. Ja Pan ich wysłucham. To co to znaczy? Że oni zaczynają wołać do Boga. Boże, ratuj, tak? Boże, ratuj. I Bóg mówi, ja ich wysłucham. I zamienię pustynię w takie coś, gdzie jest woda, gdzie są drzewa, gdzie są kwiaty, gdzie są mirty. No, że będzie to raj prawie w porównaniu do pustyni. To jest odpowiedź Boga. Ja sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice, czyli źródła, wśród dolin. Oprócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. To jest odpowiedź Boga, bo już nie myślimy o pustyni takiej, wiecie, gdzie ta pustynia, tylko o pustyni życia. A to jest odpowiedź Boga dla ludzi, którzy znaleźli się na pustyni, nie mają wody, usychają, umierają z braku wody i wołają do Boga o ratunek. To jest ta odpowiedź Boga. Ja sprawię, że pustynia stanie się miejscem obfitym w wodę. To jest Boża odpowiedź na ludzkie pragnienie. Pustynia naprawdę przeraża. Nie wiem, czy ktoś z was był w Izraelu. Akurat to dotyczy też terenów Izraela. Tam jest wszędzie pustynia. Wiecie o tym na pewno, że wszędzie prawie że pustynia. Tam każda roślinka musi być indywidualnie podlewana, bo deszcze tego nie załatwiają, bo jest bardzo mało deszczów. Że do każdej roślinki, do każdego kwiatka na skwerze w mieście jest podciągnięty. Na końcu to jest taki mały jak ten palec, przewodzik, tak? A z początku jest taki, no i wszędzie ich jest pełno. I ta woda już tam jest sterowana no, automatycznie i tylko krople spadają tam, tak? Na sam korzeń, na samo to. Nie to, że tam będzie tu roślinka, tutaj ten. Nie, tu pod nim. I tylko dzięki temu one żyją, te kwiatki. Kwiaty, krzewy najpiękniej się mają, bo mają wodę. Inaczej by nic tam nie było. Pustynia jest straszna. Pamiętam, jak poszliśmy na pustynię, taką wycieczkę nam zrobili kładami i wyszliśmy tam na
na pustyni, do składu wysiedliśmy. To chociaż niektóre dziewczyny miały taką podeszwę w tych butach swoich, to mówią, nie można tu ustać. Czują, jak pali ich. Nie? Tam było 40 ileś tam stopni i suche powietrze i no tylko w cień się schować. Nie? I tam tam przewodnik, jak wychodziliśmy z autobusu, pojechaliśmy na takie miejsce piękne, biblijne, gdzie Dawid, uciekając przed Saulem, schował się w jaskini. Znacie to miejsce tam, gdzie w tej jaskini, gdzie spał. Saul też tam w pobliżu przyszedł, prawie że był na wyciągnięcie ręki, tak. Mógł go zabić wtedy, tak? Do tej pustyni, do tej groty, jakbyśmy się, w to miejsce, żeśmy szli, gdzie to było. I ta przewodniczka mówi, każdy musi mieć, te butelki wody stały na wejściu do autobusu, nie, do autokaru. Musicie mieć wodę z sobą, każdy. I musicie ją pić. Bez względu na to, czy czujecie pragnienie, czy nie czujecie. Bo z was tak szybko paruje w tym klimacie, że po prostu nawet nie poczujecie i nagle zasłabniecie. Nawet nie czując pragnienia, tak? To nie jest, że aha, musicie uzupełniać wodę, musicie uzupełniać. To było ciągle, gdzie tylko takie wycieczki w jakiś teren szły, to każdy z butelką w ręce. I wysiedliśmy akurat, a przy nas już stał autobus jeden, jeszcze taki autokar. I ledwo wysiedliśmy, jeszcze sieśmy prawie nie uformowali, a patrzymy, taki idzie tłum, wraca ta wycieczka jakby z tego drugiego autobusu. Wraca i tak jakiś, już widać jakiś niepokój tam, już taki nieład i patrzymy, niosą coś, co tam niosą? No niosą takie, nie noszę, ale takie coś tam utkane z jakiegoś czegoś, tam ludzie są i niosą ciało jakieś, nie? Człowieka niosą. I podchodzą tak do nas, jak wiesz, tak. Się stało. I okazało się, że ona po prostu, ta kobieta, bo ta przewodniczka tam się spytała, co się stało, że to jedna z tych kobiet po prostu zignorowała to i nie piła i nagle straciła przytomność. Nie? Także pustynia jest straszna i teraz być na pustyni i mieć pragnienie, nie ma pragnienia, no to jest tylko śmierć, ale jak ktoś woła do Boga, to Bóg mówi, ja zrobię, czy tam wytrysną wody. Ale nie myślę teraz o tej pustyni izraelskiej tam, tylko myślę o ludziach żyjących bez Boga. Ludzie, którzy żyją bez Boga, nie wiedzą, że jest Bóg, nie wiedzą, że nie wierzą w Boga, albo wierzą w Boga, ale nie wierzą, że On ich może, nie wiem, ratować, że On jest nimi zainteresowany. Po prostu żyją bez Boga, żyją swoim życiem. A Bóg jest, bo jest, może nie ma. I ludzie w tym świecie po prostu są naprawdę na pustyni życia, bo ten świat dzisiaj szczególnie jest przerażającą pustynią, jeśli chodzi o warunki do życia, spokojnego życia, szczęśliwego życia. No, znajdźcie dzisiaj szczęśliwego człowieka. Bardzo trudno. Każdy ma przeorane to życie na wszystkie sposoby możliwe, straszne sposoby. Kiedy dzisiaj ktoś się nawraca do Boga i składa świadectwo, co go przyprowadziło do Boga, jaki stan jego życia był przed tym, zanim przyszedł do Boga, zanim poznał Chrystusa, no to są straszne rzeczy wszędzie, straszne rzeczy. To świadectwo prawie jak mantra po prostu. Można by było nagrać jedno i tylko odtwarzać tego, dawać. Ty masz takie twoje świadectwo podobne. Wiecie, jak? Rodzina rozbita, tak? Albo rodzina, jak to się nazywa? Taka. Patologiczna. Jaka? Patologiczna. Patologiczna, tak? Ojciec pijak, matka pijak, libacje w domu, wykorzystywanie seksualne, czy to się, tak? Bicie, ucieczki. Poranione serca, a jeśli to już jest coś nawet dorosły, czy już ma swoje życie, miał rodzinę, czy ma rodzinę, to oczywiście też jest nieszczęśliwy. Męża już nie ma, albo żyje z partnerem jakimś, albo a już partnera też nie ma, na mojej głowie wszystko, i dzieci na mojej głowie. Zdradził, poszedł, no rzeczy naprawdę, a młodzi jeszcze tacy mężczyźni na przykład, tak, to zawsze,
tak? Czego on, gdzie on nie był, czego nie. Alkohol w moim życiu, tak, był, imprezy, narkotyki, no i oczywiście jakieś tam odloty, i oczywiście jakieś straszne rzeczy, przygody, taki naprawdę taka pustynia, takie coś, co aż cię cofa. I oczywiście nie przynosi absolutnie szczęścia. Są rozbici emocjonalnie. Dzisiaj coraz więcej jest ludzi, którzy muszą korzystać z poradni psychologicznych, bo już nie wyrabiają. I to już nawet się teraz staje modą. Wiecie, i tak jak kiedyś za mojego dzieciństwa, jak ktoś by powiedział, że on idzie na wizytę do psychologa, to by się wstydził to powiedzieć, bo by wszyscy mówili, on ma psika, nie, tam by tego... A dzisiaj przychodzi córka, taki jeden człowiek do mnie mówi, przychodzi do mnie córka, ma 16 lat i ona mówi, tato, a w ogóle życie ma takie jest nerwowa, jest taka podminowana i mówi, tato, załatw mi wizytę u psychologa. A ten tato mówi, ale dziecko, po co ci psycholog? Przecież jesteś, masz tatę, masz mamę. Nie, załatw mi psychologa. I ona się domaga psychologa, bo mówi, ale powiedz, bo koleżanki moje w klasie, ta i tamta, one mają już psychologa. Chodzę. Czyli to jest już teraz nie atrakcja. Moda. Moda. Moda na psychologa, ale prawda jest taka, że potrzeba na psychologa, tak? Coraz większa potrzeba, bo świat idzie w taką stronę, taką straszną stronę. Teraz, jeśli czytaliście na pewno te sprawy dotyczące zmiany płci, że dziecko sobie wybiera płeć, tak, i namawiają do tego i umożliwiają. Ci, którzy mają odwagę, którzy się znają na tym, psycholodzy, psychiatrzy, którzy znają się na tym i mówią, to jest produkcja, to jest nabijanie klientów dla psychologów. Wszyscy ci ludzie, którzy stoją, te dzieci, które korzystają z tego, będą dożywotnimi pacjentami gabinetów psychologicznych, czyli jest tak, bo to nie idzie tak, bo to nie, jak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to stworzył i tak ma być. Jak on sobie wybiera, czy on chce być dziewczynką, czy on chce być chłopaczkiem, to nie zniesie tego, po prostu organizm nie jest tak zaprojektowany. Bóg tak organizmu nie zaprojektował, tak? A człowiek na siłę chce, bo po prostu kpi sobie z Boga, czy to jest ignorancja Boga, to jest wprost takie przeciwne Bogu, takie naprawdę diabelskie, demoniczne podejście do życia. Jest tego, czyli ten świat jest naprawdę potworną pustynią dzisiaj, coraz większą, tą psychologiczną, psychiczną, to jest potworną pustynią. I wszystkie pustynne drogi świata kończą się śmiercią, naprawdę śmiercią. Najpierw to obumiera wszystko, obumiera nadzieja, obumiera radość, nie ma pokoju, a później przychodzi śmierć. Też w biedzie, w strachu, w lęku, w depresji. Depresja, nie? Ileż dzisiaj ludzi na tą depresję. Jak nie depresja, to jeszcze gorsze rzeczy, nerwica i tak dalej. Potworne skutki. Ten świat jest naprawdę pustynią i naprawdę te drogi kończą się tragicznie i bez Boga, co najgorsze, tak? Bez Boga, bez wiary, bez jakiejkolwiek nadziei, co w przyszłości, dobrej nadziei jakiejś. Co dalej, co po śmierci, tak? Chociaż na początku wyglądają, czy wydają się być piękne i obiecujące te drogi świata, bez Boga. Drogi świata, myślę, mówiąc o drogach świata, to mówię o drogach na tej ziemi, w tym życiu, ale bez Boga, bez ingerencji Boga, bez patrzenia na Boga, bez posłuszeństwa Bogu. No, piękne narzeczeństwa, tak? Fantastyczne, zakochani po uszy. On przynosi kwiatki, jest ona w bach. No i co? I kilkanaście lat dalej, i co? Skłócone małżeństwo. Dobrze, jeśli jest jeszcze skłócone małżeństwo, a parę lat dalej już nie jest małżeństwo. Tak. Coś pięknego, miało być pięknie, zaczynało się pięknie, ta droga wyglądała na piękną drogę, ale już się rozsypuje, tak? Po paru na 100 latach. Albo piękne plany na przyszłość. Piękne plany na przyszłość i rozwód. Pamiętam, jak w pracy mojej szukaliśmy takiego miejsca, szukaliśmy miejsca na leśniczówkę. Chcieliśmy kupić leśniczówkę, bo mieliśmy taką potrzebę. No i na wiosce. I nagle jest tam oferta. Jest dom do sprzedania. Piękny dom w pięknym miejscu. Bajka.
I idziemy tam, jesteśmy zainteresowani kupnem tego. I gospodarczy budynek stoi. Z nami rozmawia tylko kobieta, czyli właścicielka tego domu. A gdzie twój mąż? To jest mój były mąż. Mój były mąż jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Ja tu jestem upoważniona, ma upoważnienia wszystkie do sprzedaży, chociaż on też jest właścicielem, ale ma upoważnienie i ten. No i później, tak, bo niektórzy ją znali, bo to z tej samej wioski i byli z nami. Jak oni pięknie chcieli to zrobić, jak oni mieli marzenia i robili te marzenia. Spaliśmy, mówi, przez 2 lata w tym gospodarczym. Paliliśmy w piecu razem. Mówi, wzięli, podjęli. To miała być piękna droga, to była piękna wizja. Naprawdę, no i budujemy ten dom, tak, a później się tam i będziemy szczęśliwi. No bo jak, no po co, tak? A teraz ona sprzedaje ten dom, niedokończony ten dom. Nigdy nie zamieszkali razem. Już po drodze, w ciągu 2 czy 3 lat rozsypało się małżeństwo, tak. Co to są przypadki? Nie, to nie są przypadki, to jest reguła, a wyjątki są takie, że coś więcej jest, jednak trochę więcej trwa. Albo finansowy sukces. Jacie, pieniądze płyną, znaleźli źródło. I na przykład ciężka choroba nagle, tak? I wszystko rozpada się. Takie są drogi ludzkie. Dziwne, straszne. Ale gdy przychodzimy do Chrystusa, wszystko się zmienia. Gdy człowiek przyjdzie do Chrystusa, gdy ma to szczęście, czy ma tą mądrość, żeby jednak zawołać do Boga o ratunek. Gdy przychodzimy do Pana, to z pustynią naszego życia, to On sprawia, że na tej pustyni zaczynają wytryskiwać rzeki. Na gołych miejscach i krynice wśród dolin, tak jak tutaj żeśmy czytali, i krynice wśród dolin. Parę kartek dalej. Tylko nie musicie szukać tego w Izajasza 55:1, wiersz chcę przeczytać. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. To jest wezwanie Boga, to jest głos Boga do człowieka, który ma pragnienie, który potrzebuje ratunku, który potrzebuje, nie daje sobie rady ze swoim życiem. Wszyscy, którzy macie pragnienie, mnóże, nawet to jest taka zachęta, dalejże, no dawaj, tak? Chodź, nie męcz się, chodź. Przyjdź do mnie, tak? Nie masz pieniędzy, jak to mam zrobić? Nie masz pieniędzy, nie, bez pieniędzy przychodź. Bierzcie i jedzcie. Kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia. Dobre rzeczy, wino i mleko. Nie tam byle co. To w tamtych czasach to było może podstawa i najlepsze rzeczy. I te słowa powinniśmy mówić ludziom, którzy są pozbawieni nadziei, którzy żyją w strachu przed śmiercią. Którzy nie mają nadziei na jutro lepsze. I tylko gorzej będzie w moim życiu. Jak ja to przeżyję? Powinniśmy mówić te rzeczy, ten wiersz, te słowa. Powiedzieć, że Bóg wychodzi naprzeciw potrzebującym ludziom. Po to posłał Jezusa Chrystusa, żeby ratować tych. I Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię i był wśród ludzi, to w pewnym momencie woła. Pójdźcie do mnie wszyscy, spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Nie? Piękne słowa dla tych, którzy nie mają tego ukojenia, to w środku straszna burza, straszna niepewność, straszny ból, żal i wszystko, co tam jeszcze. A tutaj też czytaliśmy, że wszyscy, bez względu na kolor skóry, na wiarę, jak to dzisiaj u nas w naszym kraju się mówi, na wiarę, czy na sposób wierzenia, czy na swoje doświadczenia, jak cokolwiek tam w życiu przeszedłeś, możesz przyjść po ratunek, jak chcesz przyjść do mnie, tak? Jak chcesz przyjść do mnie, przyjdźcie do mnie, wy, którzy macie pragnienie i bierzcie za darmo. Mamy mówić te słowa.
dla tych, którzy właśnie mają takie życie, albo mają, zbliżają się do śmierci, albo śmierć zagląda im w oczy i nie wiedzą, co po śmierci. I wiecie, to najwięcej ludzi przeraża, jak się zbliża śmierć, bo nie wiedzą, co po śmierci. Tu bez Boga jeszcze mogą żyć i żyją, jakoś tam układają to życie, klecą, rozpada się, znowu budują, tak? Okropne życie, tak? Ale na tym, jeśli chodzi o śmierć i o wieczność, to już jest coś o wiele bardziej przerażającego. I dlatego człowiek nie chce rozmawiać o śmierci, odsuwa, ucieka od tego, nie chce w ogóle o tym słyszeć, bo jest przerażenie, bo jest taka niepewność, taka totalna niepewność, że przecież ja nie wiem, co po śmierci. Nie wiem, co po śmierci, co będzie, gdzie będzie, jakoś tam będzie. To Polak tak mówi, nie? Jakoś tam będzie, bo Polak zawsze mówi, jakoś tam będzie. No tak. Tak. I szukają jakiejkolwiek innej, powiem panicznie, szukają jakiejkolwiek pociechy. A może jest druga szansa na przykład. A może reinkarnacja. I wiecie, że te nauki wschodu, indyjskie i inne zaczynają po prostu bardzo mocno rozkwitać tutaj, dlatego że... New Age. Że tak, New Age, inne życie, nowe życie, jeszcze raz życie, siódme życie, nie wiem, czy oni mówią, że są siódme życie, ale wystarczyłoby się aż jedno życie. Może reinkarnacja, może będę motylkiem później w tym drugim wcieleniu, a może będę żabką. A może księciem? Wow, może księciem. Powiem tak, gdyby dotarło do nich Słowo Boże, gdyby zajrzeli Słowo Boże, to by zrozumieli, że nie motylek, nie żabka, nie książę albo księżniczka, ale sąd. Boży sąd. Przyszło człowiekowi raz umrzeć, mówi Bóg, a potem sąd. Boży sąd. I straszny wyrok. Jeśli ktoś żył bez Boga, jeśli nie pojednał się z Bogiem. Biblia mówi, jaki wyrok ma. To nie jest tajemnica. Idź ode mnie precz. W ogień wieczny. W ogień wieczny. A ci, którzy znaleźli ratunek, poszukali go i przyjęli ratunek, jaki Bóg w Chrystusie dał, pójdźcie do domu Ojca mojego. Do wieczności, do chwały, do radości. Coś pięknego. I to się wybiera teraz. A takim ludziom, którzy szukają ratunku i mówimy, przyjdź do Chrystusa. On ci to da, chce dać darmo. A jak to darmo? Przeważnie pytają, ile trzeba zapłacić. Czym trzeba zapłacić? Jaką pokutę trzeba odbyć? Gdzieś iść? Nie wiem, co zrobić? Gdy mówimy za darmo. Życie wieczne. Największy dar, jaki człowiek może znaleźć na tej ziemi, życie wieczne. Za darmo. Chrystus przyniósł życie wieczne jako dar. Jako dar. Po prostu bo nie można zapłacić za to. To jest za wielkie. To nie jest kupienie Mercedesa albo czego tam największego, jakiegoś tam okrętu albo statku, jachtu. Nie. To jest życie wieczne. Na to nie ma pieniędzy. Cały świat nie ma nawet pieniędzy, a Bóg mówi, darmo daje to. Darmo to daje każdemu, kto chce. Każdemu, kto przyjdzie, kto weźmie ten dar. Jezus przyszedł na tą ziemię, aby te słowa z Księgi Izajasza się spełniły. Że jeśli biedak umierający z pragnienia, ale nie myślę teraz o wodzie, tak? Tylko dusza umiera, bo nie ma żadnej nadziei. Jeśli zawoła do Boga, to Bóg przyjdzie i odmieni jego życie i sprawi, że w tym sercu, w tej duszy, gdzie tylko już piasek, pustynia i ciemność, że światło rozbłyśnie, że piękne się kwiaty pojawią, że piękne życie w tym okropnym świecie, bo z Bogiem. I chciałbym teraz przypomnieć jedną postać spośród tych biedaków, gdy biedacy i ubodzy szukają wody.
to Samarytanka. Nie wiem, czy znacie wszyscy, myślę, że znacie. To jest, nie będę czytał całej tej historii, to jest w Ewangelii Jana opisana. Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, czwarty rozdział. Początek tego rozdziału jest cały, prawie połowa, większa połowa tego rozdziału jest to spotkanie Jezusa z Samarytanką. I ta Samarytanka bez wątpienia była biedna i nieszczęśliwa, prawda? Tak naprawdę to była wszetecznica. Siedmiu mężczyzn miała, a żyła z jeszcze jednym następnym, tak? Ona była taką kobietą w tej miejscowości małej, w tej wiosce, z którą raczej większość nie chciała rozmawiać, woleli ją omijać. Bo jej życie było pełne grzechu. Jej wizytówką była niemoralność i duchowa niestabilność. Była odrzucona i wzgardzona przez ludzi. Idzie po wodę do studni, południe, tak? W sam upał, kiedy nikt nie chodzi. Tam przyszedł Jezus do tej studni i powiedział do uczniów: ja tutaj zostanę, a wy idźcie do tej miejscowości kupić żywność. Jezus wiedział, że czekał na nią. Wiemy o tym. I ona oczywiście przyszła w tej porze, kiedy nikt nie przychodził. I czerpie tą wodę z tej studni. Spotyka Jezusa. A Jezus mówi do niej: daj mi pić. Siódmy wiersz może. Wtem przyszła niewiasta, czwarty rozdział, siódmy wiersz. Może do dziesiątego. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie o Samarytankę o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Żydzi wrogo traktowali Samarytan, a Samarytanie wrogo traktowali Żydów. To była taka enklawa w Izraelu, oczywiście, enklawa. Ale oni się nie zgadzali z Żydami, oni się nie zgadzali z prawem mojżeszowym. Oni mieli własną religię, oni nie chcieli chodzić do świątyni jerozolimskiej. Mieli swoją świątynię i Żydzi omijali, raczej każdy Żyd omijał te trakty, te szlaki i te miejscowości, tak? Dlatego ona mówi: jak ty mnie prosisz, pomieszało ci się coś nie tak? Nie, Samarytankę, ty Żyd prosisz o wodę? Przecież my ze sobą takich relacji nie mamy. Ale Jezus nie patrzy na to, że to nie jest Żydówka. Nie patrzy na to, że to jest wróg. I nawet nie patrzy na to, że to jest zła kobieta. Ze złym życiem. On znał jej potrzeby, znał jej serce. Wiedział, co jest w jej sercu. I mówi w dziesiątym wierszu niesamowite słowa. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Słuchajcie, zobaczcie, kobieta, która o Jezusie, może nie słyszała nawet. Bo nie miała na to, można było usłyszeć, bo on już był, powiem, tak znany w Izraelu przez te swoje cuda, które czynił, przez to nauczanie, które miał.
ale u Samarytan tego nie było. I może nie miała na to czasu, ani ochoty. I nagle Jezus mówi do niej, żebyś wiedziała i znała ten Boży dar i tego, który do ciebie mówi. Gdybyś mnie znała, to sama byś mnie poprosiła, daj mi wody. I ja bym ci dał wody żywej. Ona myśli, że Jezus mówi o takiej wodzie, tamtej, o w tej studni. Mówi w 11 wierszu, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Jezus odpowiada i mówi, każdy, kto pije tą wodę, znowu będzie pragnął. I jutro przyjdziesz po wodę. Znowu, można powiedzieć. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. On nie mówi o wodzie, o takiej wodzie. On nie ma takiej wody. On mówi o tym, że on ma życie. On przynosi życie. On wypełnia życie. On daje nowe życie. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I ta niewiasta, idąc do studni, nie spodziewała się niczego. No właściwie spodziewała się, że nikogo nie spotka i spokojnie wróci. Jej myśli się skupiały tylko na tym, by nikogo nie spotkać, by nabrać wody i schować się w swoim domu. Wrócić i schować się w swoim domu. By wrócić do tej swojej szarości, do tej swojej rozpaczy, ciemności, do tego swojego nieszczęścia tak naprawdę, bo kiedy tam Pan Jezus mówi, przyprowadź męża swego, ona mówi, nie mam męża. Pan mówi, prawdę mówisz, miałaś ich 7, a ten, który teraz jest, to też nie jest twoim mężem. Ona mówi, o, to ty prorok jesteś, skąd ty to wiesz? I ona uwierzyła. Kiedy to Jezus jej to powiedział, że ja mam taką wodę, gdybyś ty to znała, gdybyś o tym wiedziała, to byś ty mnie poprosiła o tą wodę. I ona, jeszcze nie bardzo rozumiejąc, o czym Jezus mówi, że to woda żywa, a nie ta ze studni, że to będzie taka woda, której się raz napijesz, już nie będziesz chciał, mówi, daj mi tej wody. Daj mi tej wody. Proste, zobaczcie. Powiedziała, daj mi tej wody. Panie, rzecze do niego ta niewiasta, czytam 15 wiersz. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła. I tu nie przychodziła, ona jeszcze to kojarzy z tą studnią, by czerpać wodę. I Jezus dał jej tą wodę. Nagle w jej serce wstąpiła niezwykła radość, szczęście. 29 wiersz mówi, 28. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Całe moje życie mi powiedział, tak? Czy to nie jest Chrystus? Zobaczcie, wstydzi się ludzi, idzie po wodę do studni w południe, ale już wraca od Jezusa, już się nie boi tego. Zostawia ten dzban i pełna szczęścia leci na ulicę i krzyczy, spotkałam Chrystusa. Jestem szczęśliwa. Chodźcie zobaczyć, to jest Chrystus. To jest coś pięknego, wiecie? Tak. Wcześniej jeszcze unikała ludzi, jeszcze rankiem unikała ludzi. A teraz woła do tych ludzi, którzy może nią pogardzali. Ona woła o Chrystusie, że spotkała kogoś niezwykłego. Jezus ma wodę żywą. Wielu ludzi szuka takiej wody, takiego lekarstwa dla duszy. Szukają pilnie, kiedy mają problem, tak, w swojej duszy, kiedy przychodzi taka ciemność, taka beznadzieja, strach, lęk. Jeżdżą, żeby znaleźć, no nawet wodę, świętą wodę.
to jeżdżą do sanktuariów jakichś, bo tam jest święta woda, bo tam. Po całym świecie szukają tej wody. Takiego cudu. I nie znajdują. Bo wodę żywą, tą wodę, która daje życie, ma tylko Jezus. Ma tylko Jezus. Z tego mówi do niej, gdybyś znała mnie i Boga, który mnie posłał, to byś powiedziała, ty byś mnie poprosiła, daj mi wody. I ona to zrobiła. I otrzymała tą wodę. Jezus stoi u drzwi serca i zaprasza tymi słowami, które czytaliśmy z Izajasza. Nurze, wszyscy pragnący, chodźcie do mnie. Chodźcie, pijcie. Którzy nie macie pieniędzy, za darmo. Ta woda żywa, prawdziwa woda żywa, która daje życie, pojawiła się na stepie. Pojawiła się tam przy tej studni. Pojawiła się w życiu tej Samarytanki, której życie na pewno było podobne do stepu, do pustyni. I dusza do pustyni. Drzwi zbawienia, które były do tej pory zamknięte. Żydzi oczekiwali Mesjasza, bo wiedzieli, że będzie przełom, ale były zamknięte, ale teraz są otwarte w Jezusie. Jezus przyszedł otworzyć te drzwi. Jezus przyniósł życie wieczne. Otworzył jej ten drzwi do największego skarbu, jaki człowiek potrzebuje i pragnie, do życia wiecznego. Tak jakby jej powiedział, proszę weź, to jest ci najbardziej potrzebne. I oczywiście to jej było najbardziej potrzebne. I wzięła to, i otrzymała to. O tak po prostu otrzymała. W jednej chwili. Darmo. Faktycznie darmo. I ta woda żywa płynie po dziś dzień. Jezus ją daje. Jezus daje życie wieczne. Jezus mówi, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Kto we mnie wierzy. Przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy, bo te grzechy sprawiają, że pójdą ludzie do piekła. Za grzech, bo karą za grzech jest śmierć, nie tylko ta śmierć nasza fizyczna w tym świecie. Też właśnie za grzechy oczywiście, nie dlatego, że człowiek po prostu nie może żyć więcej już i musi umrzeć. Nie. Adam i Ewa nie mieli umrzeć. Mieli żyć wiecznie z Bogiem. Ale zgrzeszyli. Jezus powiedział, Bóg im powiedział, jeśli zerwiecie ten owoc, jeśli popełnicie ten grzech, umrzecie. I od tej pory weszła śmierć. Bo przekroczyli Boże przykazanie, złamali je. I to grzechy nasze sprawiają, że ten lęk i tą niejasność, i one sprawiają, że będziemy osądzeni. Bo tam czytamy o tym sądzie wiecznym, że księgi zostaną otwarte i wszystko jest zapisane, co żeśmy czynili w tych księgach Bożych. I każdy będzie osądzony według uczynków swoich, jeśli były złe i grzechu pełne. A takie życie jest ludzi, bo powiedzcie sami, jak ludzie żyją. Bez Boga, w grzechu, w grzechach, w nienawiści, w złości, w kłótniach, w egoizmie. A Jezus Chrystus przyszedł umrzeć za nasze grzechy. Wziął ten dług, nasz bagaż, umarł, przelał krew i ta święta krew Jezusa, ona oczyszcza od grzechów. Tak jest napisane, tak Jezus mówi. Ta woda żywa jest dla tych, którzy szukają ratunku, tak? I Chrystus jest dla tych, którzy szukają ratunku. I to jest piękna historia o kobiecie, która naprawdę była bardzo nisko, jeśli chodzi o ocenę moralną, najniżej tam na tym miejscowości i w tej okolicy prawdopodobnie. Ale ponieważ uwierzyła Chrystusa i zapragnęła tego, to Jezus jej to dał. Bo tak jest. Jeśli ktoś pragnie zmiany życia,
i ratunku od Pana, co Jezus to daje. Ale, bracia i siostry, woda żywa jest nie tylko dla niewierzących, dla ludzi zgubionych w świecie. Im mówimy, jest woda żywa, jest życie, jest przebaczenie, jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ale ta woda żywa jest też dla nas, którzy już poznaliśmy Jezusa. I my ciągle mamy pić z tego źródła żywego, tak? Woda żywa, czy płynie w nas, czy płynie w Twoim sercu, w Twoim życiu? Czy z tego powodu, że płynie woda żywa, że jest tutaj ta woda, to źródło wody żywej, które wypływa, czy coś się dzieje w mojej duszy? Czy coś się dzieje w moim sercu? Coś to cudownego, coś pięknego, ciągle coś jeszcze lepszego niż wczoraj się działo. Mam kolegę jeszcze z lat szkoły podstawowej, z którym się bardzo dobrze znam i do tej pory, który pracuje w Niemczech sezonowo. I ostatnio, no nie ostatnio, bo to było w tamtym roku, pracował na północy Niemiec. Był w miasteczku oddalonym o 6 km od brzegu morza. I wtedy tam przechodził ten taki orkan. Ja ci tam wiecie, co roku jest jakiś orkan, nie? Ale wtedy też tam, w tamtym roku też był orkan, który tam pustoszył te Holandię, Niemcy, brzegi te Niemcy. I do Polski też to dotarł. Już może w mniejszej mierze, ale też wyrywał drzewa, lasy. Tyle miały szkód, że hej. I on mówi, że przy tym wichrze potężnym ta woda morska cofnęła się w głąb tej rzeki, na którą było aż o 6 km. Do ich miasta doszła i była całkiem słona ta woda. Czyli to morze tak wpłynęło głęboko, potężnie, że rzeka płynie tam. Nie dała rady ta rzeka, tak? Wypełniła się, morze się tak cofnęło, że nawet na 6 km weszła w tą rzekę. I tak kiedy on mi o tym mówił, a ja wtedy akurat jakoś tak mi w sercu to słowo było o tej wodzie żywej, Chrystusowe wody żywe, wdzierają się jeszcze głębiej w naszą duszę, nasze serce. I wypełniają całą naszą duszę i całe nasze serce. Chcą wypełnić wody żywe. I dokonują niezwykłych zmian, bo to jest Boża woda, bo to jest zmiana, to jest życie Jezusa Chrystusa. To jest Boże życie. I jeśli ona płynie, jeśli ona wypełnia, ta woda żywa, jeśli Słowo Boże wypełnia nasze życie, jeśli prawda Boża wypełnia nasze życie i serce nasze, to ona powoduje, że zostanie wypychana ta nasza zła woda. Skażona woda. Nasz grzech, naszą pychę, naszą złość, naszą obłudę wypycha, zmienia życie. Te fale tej wody żywej wygładzają te brzegi nasze zryte naszymi grzechami nieraz, tak? Kłótniami naszymi, przykrymi słowami. Wiecie, jak to jest, nie? Jak, co się dzieje, jak to, jaką plażę przypomina małżeństwo, kiedy się dwoje kłóci, tak? Zryta, skopana, a te przykre słowa jeden drugiemu, jeszcze przykrze, jeszcze bardziej ci dołożę, jeszcze, a ja mam taki na ciebie, a ja to. Ale kiedy przychodzi woda żywa, te fale, to i wpływa na ten zryty piasek i się cofa, to co tam widać? Piękną płaszczyznę, cicho, spokój. I Bóg sprawia, że to znika, wiecie, że się staje coraz piękniejsze. Dlatego czy w naszym sercu, bracia i siostry, coraz więcej obszaru jest zajmowane przez to wody żywe. Czy przez miłość Bożą, przez czystość, przez świętość, czy coraz więcej, czy płynie ta woda żywa. To tak też mówię o tym, ponieważ wiem, że może być tak, że się mówi, że się zna Chrystusa, że się wierzy w Chrystusa, że się żyje z Chrystusem, ale życie się nie zmienia. Dalej jestem tak samo
kłótliwy, dalej jestem tak samo podejrzliwy, czy podejrzliwa, dalej jestem taka sama plotkarka, dalej nie wstydzę się powiedzieć w cudzysłowie prawdy, czyli dołożyć. Czy coraz większy porządek jest w naszym życiu? To Słowo Boże, bo co to jest ta woda? To jest oczywiście Słowo Boże i Duch Święty, który je wnosi do naszego serca i oczyszcza to serce, tak? Zaczynamy słuchać więcej Boga niż siebie. Zaczynamy przestrzegać coraz pilniej Bożych słów, tak? Coraz mocniej do nas mówią, przekonują i dają siłę. Bóg daje siłę, żeby życie nasze było zmieniane. I to jest piękne, że jak się z Chrystusem jest, to każdy dzień, każdy następny miesiąc, każdy następny rok jest piękniejszy. Zawsze są świeże doświadczenia, świeże radości, bo Bóg ma taką skarbnicę, jak to wczoraj mówiłem, tam, że skarby Boże są nieprzebrane, dobre rzeczy. Bóg zmienia życie na dobre, na lepsze. Ileż u nas w Boże jest, znaczy, jeśli są jakieś małżeństwa, które no, były małżeństwami, ale nie znali Boga. Byli tam wierzącymi się nazywali, tylko nie żyli według Słowa Bożego. Oni po prostu żyli, jak to się żyje, nie? To większość tych małżeństw była na skraju rozpadu. I wtedy poznali Chrystusa. I dzisiaj taki brat jest w Boże i mówi, i ta siostra też mówi, no gdybyśmy wtedy nie spotkali Chrystusa i nie przyszli do Niego, to byśmy dzisiaj nie byli małżeństwem. Dzisiaj byśmy byli daleko nieszczęśliwi, poranieni i nikt by nam nie mógł tego zmienić. A Bóg ich uratował. Bóg uratował. Zmieniło się ich życie, zmieniło się ich zachowanie względem siebie. Pozostało takie, jak Słowo Boże mówi, a Bóg uczy dobrych rzeczy. U Boga to jest wszystko piękne i cudowne. Bóg poucza po prostu, daje mądrość i daje siłę. Żyj tak, wierz mi, to jest skuteczne, wierz mi, tak żyj, tak masz żyć. Bo musisz okazać mi posłuszeństwo. Ja zmienię twoje życie, ja będę zmieniał, ja będę sprawiał, że na tej pustyni zaczną wyrastać piękne kwiaty. Na pustyni życia zostaną piękne kwiaty. Na życiu małżeńskim, które już przypomina tylko pustynię, już nie ma dobrych słów. Już tylko ba. Bóg sprawia, że nagle pojawiają się cudne słowa, cudne gesty. Kocham cię, przepraszam. Kochanie. Wow. Prawdziwie, na pustyni wyrastają. Cyprysy wyrastają. Woń olejków tych drzew się roznosi. Jest radość, jest prawdziwa miłość, coraz większa miłość. Coraz większa stabilność. A poza tym, i co najważniejsze, ta ciemność, która niby przed człowiekiem jest, bez Boga to jest. Co będzie ze mną jutro, co będzie, gdy umrę? Jezus mówił, że ten, kto przyjmuje Jego, to on zapisuje Jego imię do Księgi Życia. I wiemy, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Bo Chrystus nam to powiedział. I powiedział, cieszcie się, radujcie się z tego, że imiona wasze są zapisane w Księdze. I gdy przyjdzie Pan, albo gdy przyjdzie Jezus Chrystus, powtórę, bo przyjdzie po Kościół, nie wiemy kiedy, ale myślimy, że już niedługo, bo Biblia mówi o tym, o znakach, które będą, o rzeczach, o wydarzeniach, które się wydarzą przed przyjściem Pańskim. I te wydarzenia wszystkie się już wydarzają. Wszystkie. Przede wszystkim powszechne odstępstwo, powszechny grzech. Ciemność, straszna ciemność duchowa. Ufamy, że jeśli przyjdzie Pan, to zabierze nas do siebie. I tam jest nasz dom, tam jest nasze mieszkanie, bo Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę wam przygotować miejsce. A gdy przygotuję wam miejsce, to przyjdę po was z powrotem i wezmę was do siebie i będziecie tam, gdzie ja. I tą nadzieję daje tylko Jezus Chrystus. Chwała Panu Bogu. To jest piękna historia, wiecie, o tej biednej Samarytance, której naprawdę trzeba by było współczuć i byśmy współczuli, że takie życie rozbite, a Jezus je odmienił. Odmienił, uczynił z nią radosną, szczęśliwą, otwartą,
kobieta, która się już nie wstydzi ludzi i nie boi się ludzi. No mało tego, ma im do zaoferowania coś więcej. Chodźcie, chodźcie, zobaczcie tego, chodźcie, on tam jeszcze jest. Tego, którego ja spotkałam. Niech Pan Bóg nas pobłogosławi w tym, byśmy tak, jeśli zaczerpaliśmy tej wody, wzięliśmy od Chrystusa, tak jak ta niewiasta, Panie, daj mi i On nam dał, to dziękujmy Mu za to. Bądźmy Mu wdzięcznymi i troszczmy się o to, aby ta woda dalej działała w naszym życiu, oczyszczała nasze serce, oczyszczała nasze życie, poprawiała je. I zmieniała na życie Chrystusowe, podobne do Jego życia. Niech Bóg nas tym pobłogosławi. Amen. Amen.